Moi ludzie wiedzą, co to poświęcę. O, tego jeszcze nie było dzisiaj. Zabijałem za mniej. 53 level. To ja chyba mało gram. Dobra, nawet spoko. Not bad. Mecie. Ja dzisiaj zrobię odcinek o całej mecie. Moja talia też jest w mecie, wiadomo. Ten Radowid, bardzo podobny. Ale będziecie mieli tam wszystkie przeglądy całej ekipy. Jak sobie życzysz, pani? Witam wszystkich. Hej, hej. Nie no, gramy już tym Radowidem dzisiaj. O, nawet spoko. Impfę, dawaj. Szkoda, że nie ma rozdarcia. Ale Werno to jest coś tam zrobi. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Paraganiasty, ty widzę, że nie lubisz meciarzy. Ja sam gram później podobną talią, ale... Tak, coś mi odkryłeś. Za północ, za Temerię. Halo, wiesz może skąd ściągnąć lub kupić gwinta? Dzięki za pytanie, ale wpisz gwint. Już przygotowane. Będzie. Nie bój się, będzie. Raszejs! Intwe! Intwe! Trochę do dupy. Nie wiem co zagrać tak idealnie. Teraz nie mam co zagrać, tak, bo tu jak mu walnę, to stracę na Mrozie, już nie będzie robiło value. Nilfgaard ile to? Fajna, ale na niższe rangi niestety. Hej. No, ja rozumiem, huraganiast. Dawaj złotą i pasuj. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co skończyć. Ja zagram w górę. Będę miał co bić ewentualnie. No i tak mu robi value, więc... O, co ciekawe. Czyli mam co rzucać. Ciekawe, czy kiedykolwiek spłacę dług. Mam co rzucać przynajmniej. Masz jeszcze jednego? Ej, jakiś rzeźnik się przygotował na pogodynkę. Nie wyczymie. Pani Margarita opowiadała nam o tym. Nie wyczymie. Jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Nie wyczymie. Baron 11. Baron. Postraszyć go wilenem? Ciekawe. Dzień dobry wszystkim. Zabijałem za więcej. Mogłem alchemika, ale dobra. No, mogłem. Nic się przede mną nie ukryje. Ciekawostki ze świata. Kurde, nie wiem, co on zrobi. On coś zrobi głupiego. On to wygra. Kurde. Jaką kartą on to wygrywa? Walnie sobie na pewno w tą dwójkę. Nie, no nie robi. Chyba, że czegoś się dowiem teraz na temat gwinta znowu. Nie, nie robi. Jak tam u was rangi? No właśnie, też się pytam.
Nie mam już goldów, co? Ale pożoga świetnie. Nie mam już goldów. Tak czy tak cię wyrzucimy. No niestety jazda. Nie tak źle. Przynajmniej jazdę wyrzucę. Kondzio, Wiedźmin 3, serca z kamienia, nie odkryłeś sekretu w zakończeniu. Jak nie? Chyba z tą Ciri. Ale Igni poleciało. Chciałbym Talara, ale nie ma Talara. Psina, to psina. Dobrze, że jest pożyga. Pożyga na finishera. Nie mam już nic do stracenia. Łupcio, ty jesteś top 400? Jest poważnie. Hi, 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 ja też. Rewolucja jest kwestią czasu. Witam gracza serdecznie. Nie no, pożoga jest lepsza teraz. Musi mieć zwiadowcę. Bez jaj. Ej, tylko ja? No Saro, muszę tą kartę wymienić, tak? Niech żyje cesarz! O kurwa. A jest! Diamem Ars. Larum! Do broni! Nie wytrzymie! Nie wytrzymie! 20 punktów! Nie, nie wytrzymie. Wygraliśmy to. Nie wytrzymie. Nie. Niesłychany mecz. Ej, niesłychany mecz. Jeszcze dostałem tą czwórkę. Mogłem dostać na następny raz tą czwórkę. Miałem darmową. Nie. Niesłychane. Nie, to było nienormalne. Prawie top 1000 znowu. Gramy następnego. O, ja pierdyko. To było dobre. To było dobre. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Znaleźliśmy to z moją dziewczyną w wieśku 3. To mówi tarczowniczka. Niestety, ale... ale mówi. Może wrzucę na grupę, że moja dziewczyna to odkryła. Superowo. Tylko jedną talię. Teraz gram dwiema. Siema, siema. Brama musi być Będzie się działo. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Ej, 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 co wy robicie? Taki szajs. Niemożliwe. Teraz dostanę barona. Ach, rozdarcie. No to nieźle. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi ludcami, ale... łap... 1000. Dzięki wielkie. Dzięki za lucika. Pani Margarita opowiadała. Będę rzucał na sucho i tamci mi się odpalą z tej jazdy. Spoko. Hej, gry. Wszyscy przygotowani na pogodynki. Lekko. Dawaj jeszcze ty.
Krabopająka już nie ma. A! Oczyścił! Oczyścił się z zarzutów. Teraz tak. Chyba Vilena pośle. Chyba Vilena pośle, wam powiem. Będzie beka. Będzie beka. Raz za wozem, raz na kozie. Tak, to też jest. Hej, jaki beki. Już ludzie dostają na łeb. Już wariują. Dobrze główkujesz. Pożyga. O, jaka będzie beka. Jaka będzie beka. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Dawaj, odpalaj tego ukrytego. O nie, znowu jakaś głupia karta. No dobra. 11. Nareszcie. Piękna sprawa, widzę, że się rozumiemy. Nie no, krabuś mi się przyda, bo on mi zrobi później punkty do barona, jak przyciągnę rozdarciem. Co teraz gramy? Czy już pożogę? Nie, później Vilen na czwórki. Jen na minus? Radowida bym zagrał. Czemu miałbym ci pomóc? Aha. No to zajebiście. Czysty stół, poleca się. Dobra, nie tak źle. Nie jest tak źle. Mamy dwie karty do przodu. Baron. Nie, Sarą sobie Vernona wyciągnę. Dobra. To muszę mieć, to muszę mieć. Tu też. A, spoko. Smoczek był dobry. Bardzo go wyciągnął. Tak czy tak był dobry. Gdzieś kończy. Grałeś Wiedźmina na tel? Nie. Na tel nie. Przestraszyłeś się? A jak się gra? Jak się gra na tel? Dovida! No ładnie. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Muszę zachować dystans w miarę. Bo on ma babę, nie? Wiedźmin na telefon. Nie, nie grałem. Nie, tego nie mogę odpalić. To leci Radowid chyba. Szach i mat. Remowale jeszcze mam, więc spoko. Nie wiem, co z tą pożogą. Może zostanie, może nie.
Zobaczymy. Wywalić coś z tego? Rozdarcie wywalić? O, dobra, nawet okej. Gdzieś miałem jeszcze górałkę. Bo on ma babę, nie? Łopata. Sara. Dobra. O, pani Margarita opowiadała nam o tym. No nie mam już. To jest tak. Ty! Ej, ale beka. Ale bekał, to masz 4 punkty. Ja pierdykał. To teraz czekajcie. Verdon i później pożoga, nie? No, spoko. Za północ, za Temerię. Ej, nawet nie zrobiło. Nie, ja, dobrze rozegrane, w miarę spoko. No i co, majstry, jest top 1000? Jest top 1000, majstry? Jest. To ten, Radowid jednak lepszy, na razie, obecnie.